Cześć, witam Was. W tym filmiku poznacie AZ Screen Recorder, czyli najlepszą aplikację do nagrywania ekranu w swoich smartfonach. I nie tylko, ma bardzo dużo funkcji, więc zapraszam na filmik. Ok, a więc zainstalowaliśmy sobie już AZ Screen Recorder. Czas uruchomić programik. Programik po uruchomieniu wyświetla nam małą ikonkę. To jest ikonka pływająca, którą możecie sobie przeciągać. Jak klikniecie na nią, macie kilka opcji, które za chwilkę pokażę Wam, jak skonfigurować. Klikamy sobie ustawienia. Pierwsze co, to musicie zdefiniować, w jakiej rozdzielczości będziecie nagrywali i w jakiej jakości. Ja mam ustawione 2340x1080. Możecie oczywiście zmienić sobie ustawienie, jeżeli nie potrzebujecie aż takiej dobrej jakości. Ilość klatek na sekundę zostawiamy automatycznie, przepływowość również automatycznie, orientację automatycznie. Jeżeli chcielibyście zrobić sobie przyspieszone lub zwolnione wideo, to timelapse to jest ta opcja, którą ustawiacie. Nagrywanie dźwięku oczywiście możecie dać on i audio source, jeżeli mówicie i chcecie mieć nagrany własny głos, to dajcie mikrofon. Jeżeli chcecie puścić prezentację, filmik na YouTube lub grę, to dajecie wewnętrzny dźwięk. Ukryj okno nagrywania podczas nagrywania. Oczywiście zahaczamy tą opcję, ponieważ nie chcemy widzieć tej ikonki na nagraniu. Używaj magicznego przycisku. Tą opcję też włączamy. Za chwilkę Wam pokażę, o co chodzi. A teraz powiem Wam w skrócie. Jeżeli tapniecie w prawy górny róg, to włącza Wam się opcja na przykład rysowania lub możecie zapauzować nagrywanie. Odliczanie przed startem. Oczywiście tak, ja mam ustawione na 3 sekundy. Opcje zatrzymywania, jeżeli chcielibyście na przykład zatrzymywać wideo po określonych akcjach, na przykład jeżeli potrząsniecie lub ustawicie jakiś limit czasu nagrywania, to tutaj są te opcje, które możecie wykorzystać. Długość odliczania 3 sekundy, tekst i logo. Jeżeli chcecie na przykład brandować swój filmik od razu jakimś tekstem, to tutaj wpisujecie sobie i na przykład w prawym dolnym rogu ustawiłem sobie, że wyświetla mi się taki tekst. Możemy też dodać logo. Logo możemy wgrać swoje, możemy ustawić jego rozmiar. Także to wszystko tutaj sobie ustawiacie. Napraw zielony ekran, to jest opcja, jeżeli będziecie robili film na green screenie. Keep the notification on exit mam odznaczone. Disable review pop-up, to jest opcja bardzo fajna i ja zostawiłem sobie tą opcję, czyli jeżeli skończycie nagrywać, to wyświetli Wam się filmik, w którym możecie szybko sobie podglądnąć nagranie, które zrobiliście. Jeszcze tu o jednej opcji nie powiedziałem, zaraz Wam pokażę. Pokaż podgląd kamery. Możecie sobie włączyć na przykład przednią kamerę i zobaczyć siebie, zostawić to na przykład do nagrania. Czyli jeżeli streamujecie gry z telefonu i chcecie też, żebyście byli widoczni, to możecie pokazać ten podgląd z kamery. Na końcu jeszcze macie bardzo fajną opcję, czyli możecie dodać do swoich ustawień kilka dodatkowych. One się pojawiają w momencie, kiedy klikniecie tutaj na tą pływającą ikonkę. Na przykład jeżeli streamujecie, to możecie sobie dodać dodatkowo ikonkę streamowania i w tym momencie możecie od razu włączyć streama na Facebooka, na YouTube'a czy na Twitcha. Także bardzo fajna opcja. Możecie sobie podglądnąć wszystkie rzeczy, które nagraliście. Możecie także podglądnąć zrzuty ekranu, bo tą aplikacją oprócz filmów możecie robić także zrzuty ekranu w postaci zdjęć. No i to by było na tyle. Ja Wam jeszcze pokażę, jakie są fajne opcje, jeżeli chodzi o nagrywanie. Włączymy sobie przykładowe nagrywanie i szczególnie chciałem Wam pokazać opcję właśnie tego magicznego przycisku, także zobaczcie, jak to wygląda. Teraz, żeby rozpocząć nagrywanie, wystarczy kliknąć ikonkę pływającą, kliknąć ekran kamery i zaczyna nam się odliczanie. A więc w tym momencie rozpoczęło nam się nagrywanie, mamy naszą pływającą ikonkę, mamy możliwość zapauzowania, zastopowania lub zrobienia zrzutu ekranu w postaci zdjęcia. Nasz magiczny przycisk jest teraz w prawym górnym rogu i wystarczy, że przytrzymamy w tym miejscu, pojawia nam się paleta. Dzięki niej możemy włączyć opcję zaznaczenia. Możemy sobie rysować na naszym ekranie, więc jeżeli prowadzicie jakieś szkolenia, gdzie musicie coś pokazywać, coś zaznaczać, to jest to naprawdę bardzo fajna opcja. Możecie sobie cofać, możecie sobie czyścić nasze zaznaczenia, możecie zmieniać grubość pędzla,
więc to wszystko jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. Po zakończeniu nagrywania, a możecie to zrobić klikając dwa razy w prawy górny róg w nasz magiczny przycisk, pojawi nam się okno pop-up. Okno pop-up nam się pojawiło i dzięki temu możecie szybko udostępnić materiał, który zrobiliście, możecie go skasować, możecie go podglądnąć lub możecie zrobić jakąś prostą edycję. Także to jest bardzo fajny program, bardzo dużo możliwości, no i działa tak jak powinien, nic się nie zawiesza, nie miałem z nim żadnych problemów. Jeżeli używacie w swoich nagraniach kamery, to polecam Wam kliknąć w okienko Waszego podglądu i tutaj pojawiają się dodatkowe opcje. Najważniejszą z nich jest zmiana kształtu, czyli możecie zrobić to zdjęcie kwadratowe, które bardziej mi pasuje. Możecie zmieniać jego szerokość i wielkość. Możecie zrobić sobie czarno-białe zdjęcie, jeżeli takie Wam bardziej pasuje, sepię. Macie opcję opacity, czyli przeźroczystość. Ja tutaj bym ustawił na 100%, ponieważ standardowo macie 90%. Możecie zwiększać lub zmniejszać jasność, to też jest bardzo fajne. Kontrast. Możecie też włączyć lub wyłączyć możliwość przesuwania tego widoku kamery. Możecie zmienić kamerę. Ja w tym momencie Wam pokażę, że ta kamera może być też z tyłu. Albo możecie sobie obraz odwrócić do góry nogami, jeżeli macie taką potrzebę. Także opcji jest naprawdę sporo i polecam zaglądnąć. Kamerkę, tak jak widzicie, można sobie przesuwać, ustawiać w różnych miejscach i to jest bardzo fajna opcja. Tak jak widzicie, też w prawym dolnym rogu mamy nasze logo i nasz podpis, który jest cały czas widoczny w czasie nagrania. To na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że aplikacja AZ Screen Recorder Wam się spodobała. Jeżeli będziecie mieli pytania, dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się. Cześć.